Kochani, jesteśmy na zapleczu sklepu przydrożnego. Właśnie owce i kozy zajadają tutaj to, co pan wyrzucił ze swojego warzywniaka. Postanowił złapać na jedną owcę, a właśnie tamte poszły w szkodę i zobaczcie, co się dzieje. To po prostu jakaś... I to ten jeden najgorszy pokazał wszystkim drogę. A tutaj spokojna łowca nieznajomego nie lubi. A to nie owca, jest tylko nawet baranek, tak na marginesie chyba, bo takie ma rogi. Ale nie wiem, nie znam się na tym. W każdym razie nie czuć, żeby to była ani owca, ani baranek. Nie znam się za bardzo na tych zapachach. W każdym razie nie chciałbym z tym siedzieć koło stołu. W każdym razie młody pastuszek sympatycznie ogarnął nam owieczkę. Na potrzeby tego filmu powiedzmy, że to jest owieczka. I owca nam bardzo elegancko pozuje. Przypominam się Psalm 23. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Przy takim pasterzu tej owcy na pewno niczego nie zabraknie, a ta oczywiście symbolika została przeniesiona na język psalmów. Zostawmy na razie pasterza i ten jego trzodę. Zobaczcie, owce jedzą wszystko, te kozy nawet jedzą papier. Właśnie ścinki z niszczarki konsumuje tam jeden z większych dorodnych sztuk, które widzimy w tle. Przejdźmy tutaj do samego sklepu przydrożnego, bo na razie byliśmy na zapleczu. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Kochani, dlaczego w ogóle taka obfitość owoców i warzyw tutaj? Tutaj mamy już nadgryzione lekko pomidorki, ale spokojnie, przyjdą tacy, co kupią. Tutaj mamy obfitujące w muchy pomelo, tak, pomelo. They come from here, from here. Tutaj pomelo, pomarańcze, wszystkie pochodzą z Doliny Jordanu. Jordania to jest bardzo ciekawy kraj, w którym, co tu dużo mówić, nie ma zbyt wielu pól uprawnych. Tylko tutaj właśnie po tej zachodniej stronie tego kraju, w Dolinie Jordanu, no jest sporo wody, jest sporo ziem uprawnych, no i klimat cudowny. Można liczyć na takie dorodne owoce. Ale co mnie tutaj najbardziej intryguje, to to, że proszę Państwa, tutaj nie widzę w tym momencie, ale tutaj można nawet... O, widzę! Bardzo fajnie się rzuca w oczy, muchy obsiadły po prostu hurtem. Jest kapusta. Gdyby uruchomić troszeczkę wyobraźnię, to skoro jest kapusta, można ją ukisić. A jak można kiszoną kapustę pozyskać, no to i bigos można by tutaj zrobić. Niestety jeszcze nikt nie wpadł na ten pomysł. Gdyby ktoś chciał z takim pomysłem tu przyjechać, zaszczepić, myślę, że Jordańczycy byliby wdzięczni i że stałoby się to po prostu elementem narodowej kuchni. Póki co nikomu się to jeszcze nie udało, no ale wszystko przed nami. Serdecznie pozdrawiam z trasy do Ammanu w Dolinie Jordanu. Ksiądz Dariusz Iwański.